Rafał, na początek zaskoczę Cię wyznaniem. Byłam w pierwszym odcinku Koła Fortuny, teleturnieju, który miałeś okazję prowadzić. Tęsknisz za tym formatem? A byłaś jako uczestniczka? Byłam jako uczestniczka, tak. I nawet wygrałam 650 zł. I zestaw gier planszowych pewnie. Wiesz co, czy tęsknię? Troszkę pewnie tak, bo miałem tam wspaniałą ekipę, z którą się super zgrałem. To były takie pierwsze moje poważne kroki w prowadzeniu tyle turniejów, więc bardzo dużo pracy i naprawdę taki czas zwariowany, sporo się działo. Natomiast myślę, że ten etap już też mam za sobą, gdzieś poszedłem troszeczkę dalej i miło tam czasami wracać. Ostatnio był taki odcinek specjalny, gdzie mogłem się spotkać z Wojtkiem Pijanowskim, z Krzysztofem Tyńcem. I porozmawialiśmy trochę o tych takich rzeczach, co tam się działo w tym Kole Fortuny. Z tych wszystkich gagów, wpadek, z tych śmiechów, które tam były, z moich występów niektórych i tak dalej. Ale to było dosyć ciekawe i śmieszne i wydaje mi się, że fajne. Natomiast dobrze to wspominam ten czas i mam super kontakt z tą ekipą w dalszym ciągu. A dobrze oceniasz tę zamianę? Teraz jesteś prowadzącym jaka to melodia. Jak ty się czujesz w tej roli? No bardzo dobrze, tym bardziej, że jesteśmy tutaj u nas w studiu i możemy porozmawiać. To jest program muzyczny stricte. Oczywiście jest też teleturniejem, gdzie można wygrać nawet bardzo duże pieniądze, zwłaszcza w finale miesiąca czy w finale roku, ale jest mi trochę bliżej, jest mi bardziej po drodze ze względu na to, że tu można spotkać wspaniałych artystów, którzy do nas przyjeżdżają z pierwszych stron gazet, nie tylko polskich, ale też zagranicznych, więc jestem tak naprawdę bardziej u siebie i wydaje mi się, że ta zamiana poszła na plus nie tylko dla programu Jaka to Melodia, ale też dla Koła Fortuny. Tam też widać było, że Norbi się czuje w tym dużo lepiej, że jest bardziej swobodny, może sobie na luzie porozmawiać. Iza też wiem, że większość na siebie wzięła obowiązku prowadzącej, więc to tak fajnie to zrobiło chyba obydwu programom. A tu zatrzymując się przy tej Jakiej to Melodii, zastanawiam się, czy ty sam czułbyś się na siłach wziąć udział w takim teleturnieju i zgadywać te utwory po jednej nutce, po dwóch? Jeszcze rok temu powiedziałbym Ci, że absolutnie nie, bo sam byłem w szoku przez jakiś czas, jak odgadują nasi uczestnicy, ale tak powiem szczerze, że im dłużej jestem w tym programie, to wiele, wiele tytułów, może nie od razu po jednej nutce, ale myślę, że wiele mógłbym jednak odgadnąć, bo już się osłuchałem z tymi piosenkami, zwłaszcza, że one się często powtarzają, więc w tych zagadkach muzycznych, więc jakoś tam powiedzmy mógłbym spróbować, gdybym był jakiś odcinek specjalny, to czemu nie, ale jednak jestem pełen szacunku dla niektórych graczy, którzy mają no niesamowitą wiedzę i to, co oni tutaj wyprawiają, to szacunek i tak bym się nie podejmował. No właśnie, jak ja sobie oglądam czasami z babcią ten program, to mam wrażenie, że niektórzy to są już w ogóle tak zwani starzy wyjadacze i oni się pojawiają już co jakiś czas. Czy ty faktycznie kojarzysz też tych uczestników, że już te twarze się powtarzają? No, tak, tylko że u nas jest półroczna taka karencja, że trzeba odczekać. Natomiast są już ci, którzy wracają, ja ich już kojarzę, znam, więc faktycznie melodiowicze nazywają się tak nasi gracze, których serdecznie pozdrawiam. I fajnie, że są, że chcą grać, że chcą w dalszym ciągu próbować swoich sił. Trzeba mieć też trochę szczęścia, żeby się jednak wstrzelić z tym przyciskiem i jednak udzielić tej odpowiedzi, bo często znają tę odpowiedź, ale nie mogą do końca sobie po prostu poradzić z tym, żeby jednak być szybszym od konkurencji.